Ladies and gentlemen, jak to mawiają w starożytnym Egipcie, witamy w USA Truck Simulator. Nie będę wam mówił, jak to rozwiązanie rozwiązałem, ale mam taką fajną kamerkę DJI, tą taką śmieszną modułową Action 2. Założyłem sam moduł, jak na razie na dynie. Miałem taką fajną opaskę od GoPro. Także wyglądam jak taki typowy stożek w tym momencie, więc staram się nie patrzeć, czy ktoś na mnie patrzy. Ale generalnie pierwsze podejście robimy z audio. Podłączyłem sobie w tej chwili tutaj pod telefon podgląd, żebym widział to, co wy widzicie. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, tylko po wskaźniku widzę, jaki jest poziom szumu. Ale przede wszystkim interesuje mnie, co kamera łapie, jaki dźwięk. Szukałem, miałem taki fajny mikrofonik na kabelku, który mógłbym przypiąć to sobie do koszulki, bo zauważyłem, że w tych filmach, wszystkich vlogach, w zależności jak nagrywałem telefonem, w zależności którą kamerę używałem, taka była głośność. Dwa dźwięki, które są tutaj niepożądane, to jest tak, ten uchwyt, on mi jeszcze trzeszczy, mimo to, że go wyczyściłem, widzę, że źle go wyczyściłem, więc biorę ten kulowy tutaj mechanizm, podłożę kawałek szmatki, się uspokoi, a tak poza tym to dokładnie widzicie, jakbym jechał. Musiałem fotel opuścić, bo różnica między kamerą a moimi oczami to jest, no będzie 6 inczy albo nawet odrobinę więcej, więc tak jakbyście byli wyżsi ode mnie. Ja już opuściłem fotel na maksa, także w tej chwili na każdej dziurze kulami będę walił fotel i podłogę. Nie będzie to przyjemne, ale teraz jak patrzę w lustro, to wy to widzicie. Patrzę w drugie lustro, też wy to widzicie. A tak poza tym, tak mniej więcej wygląda miejsce kierownika. Siedzimy na wysokim stołku, jakby nie było. Dużo wyższym niż inni, także właśnie. Dokładnie tak. Ciężaróweczka Freightliner 2013 rok, czyli 10-latek. Jakieś przyciemnione szyby jedzie, ciekawe czy się na mnie patrzał. Na pewno się patrzał, no bo kto jeździ ze kamerą przykreconą do łba? Aż zobaczymy. Tu mamy mojego tablecika, który pełni funkcję wszystkiego, tak zwanego logbooka po Gypsy. Możemy sobie zobaczyć, co się dzieje, co nas czeka. Będziemy się przemieszczać, drodzy Państwo. Tu będziemy chwilę stali, no niestety, to zobaczycie przy okazji trafik. Ale zanim to się wydarzy, zanim to nastąpi, ja muszę zobaczyć, co się dzieje z dźwiękiem, żeby moje nagrywanie też nie było na marne. Ale chodziło mi o to, żebyście widzieli, co jest przed nami. A poza tym jest to chyba ciekawsze niż trzymanie samego telefonu i nagrywanie samej szyby. Chyba tak bardziej interaktywnie to wygląda. Druga sprawa, mogę wam też pokazać ciężarówkę w tym momencie, jak to wygląda. Wspominałem o tej lodówce, którą mam. Nową sobie kupiłem, bardziej turystycznie, ponieważ tamta zepsuła się już 3 razy. To jest trzecia moja nowa lodówka. Ta lodówka kosztuje w tej chwili, patrzyłem, $750. Także Dometic, palec wam w oko, po raz czwarty nie dam wam zarobić. 3 lodówki kupiłem, czyli oryginalna plus 3 moje, to 4 lodówki. Niestety, czy to wibracje, czy cholera wie, co się z nią dzieje, ale rozpada się po prostu jak domki w Czeczenii. I powiedziałem w dupie, kupiłem sobie też lodóweczkę na kompresorze, ale przynajmniej mogę ją ze sobą zabrać na wycieczkę, na łódkę, gdziekolwiek. I powiedziałem w dupie, was mam, już więcej was finansować nie będę. A tak to elegancko widać, pościółeczka i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem sobie, że to nie będzie głupie. Druga sprawa, będę tą kamerę sobie odwracał gdzieś tutaj, montował w jakiś inny sposób, troszkę inne ujęcia wam dorzucał. I jak będę miał mikrofon na kabelku, tylko cholera, nie mogę go znaleźć, bo to jest pomysł, na który wpadłem wczoraj. Dokładnie tak, wczoraj wieczorem wpadłem sobie, kurczę, dlaczego ja nagrywam telefonem? Ja wiem, że to jest łatwiejsze, ale żeby to było jakieś takie bardziej kolorowe dla was, żeby można było coś więcej zobaczyć, co się dzieje, jak ten kierowca siedzi i myśli i jak wachluje tymi biegami, co tam się dzieje, to jednak tego typu ujęcie byłoby ciekawsze. No i zobaczymy. Także bardzo proszę o ocenę, bardzo proszę w komenty, czy ta forma wam się bardziej spodoba.
fajnie z góry też będę mógł wam pokazać, jak spojrzę w lewo czy w prawo, na przykład czy jedzie jakaś fajna lamba dziara, czy ma fajne nogi. Czekajcie, nie jestem pewien, co tu widziałem w tej Tesli. Jedzie. Czy to gej jakiś jedzie? Nie, to gej. No to kurwa, świetnie. W każdym bądź razie widzicie teraz sytuację, jak wyglądają nasze drogi. Przeżyć te dziury, które ja przeżywam w niektórych fragmentach naszych fantastycznych, płatnych autostrad. Także oczywiście wiadomo, o co chodzi. Będziemy się uczyć polsko-amerykańskiego języka angielskiego, który jest w ogóle tutaj kluczową zagadką. Patrzę sobie w lusterko cały czas w prawy, bo chcę się zrzucić na prawy pas. Ale czekam, aż tutaj pan pięciu nią przejedzie. W mieście pamiętajcie, zupełnie inaczej się jeździ tutaj, bo to już jest totalna... O kurde, walę dupą normalnie w podłogę. Opuściłem po prostu fotel z powietrza maksymalnie, żeby być nisko z kamerą. Także teraz każda dziura będzie zupełnie inaczej odczuwalna. Ale przede wszystkim akustycznie, mi się wydaje. Ale ciekawi mnie, co wy o tym myślicie, dobra? Dajcie jakiegoś grypsa, czy tego typu fajny wygląd. Potem tą kamerkę gdzieś tam przerzucę, mam parę uchwytów. Ten moduł to wiadomo, to jest tylko i wyłącznie dodatkowa bateria, ona ma wyświetlacz, ale no mam jeszcze jeden taki w sensu stricte. Wziąłem jakieś uchwyty, wziąłem coś do przykręcenia. Wziąłem również Invisible Sticka do 360, także może z 360 też jakieś ujęcie fajne zrobię. Tylko wiecie, no problem jest taki, jeżeli ja gdzieś zamontuję kamerę 360 i ja ruszam na przykład, nie wiem, z Restery i Trackstopu, to ja potem jadę 4 godziny, no to ta kamera tam będzie 4 godziny nagrywać, nie? I muszę na nią patrzeć, czy jej nie zgubiłem, bo też szkoda pieniędzy, cholera jasna, nie? A do tego wziąłem, czekajcie, jakiś tutaj mam jeszcze jeden fajny uchwyt, który używam do motocykla. Ze wszystkimi możliwymi cudawiankami, też bardzo fajna sprawa. Całe pudełko wziąłem z kamerami, mam GoPro ze sobą, mam takie różne Doppelschmitty, żeby było atrakcyjnić to całe moje pieprzenie. Ale przede wszystkim, co jeszcze mogę zrobić? Mogę zrobić to, że w pewnym momencie wezmę tą kamerkę, sobie gdzieś tam na szybę podrzucę i zrobię wam takiego szybszego timelapsa. Może to też będzie jakieś urozmaicenie. Jeszcze mało tego, z uwagi, że dzisiaj będę miał troszkę czasu, planuję... moment... Weź, nie rozpoznaje mnie teraz tą kamerą, mówi: a co to za gekon tam siedzi, nie? A będę miał więcej czasu, to wziąłem drona i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może będzie czas na to, żeby z drona coś tam jeszcze nagrać. No kurde, wiedziałem, że to się rozciągnie trochę, ale dużego trafiku tutaj nie będzie. No niestety, tam gdzie się łączą niektóre interstate ze sobą, to jest to problematyczne. A drogi mamy, jakie mamy. Trzecia sprawa jest taka, że też fajnie rzucajcie sobie okiem na przykład na prędkościomierz, z jakimi prędkościami się jeździ tak naprawdę po Chicago. I pamiętajcie, że jeździmy w mieście, to jest jazda po mieście. Także w tej chwili lecę 100 km na godzinę, a jadę troszeczkę wolniej niż trafik. Dlaczego jadę wolniej niż trafik, czyli tak jak wszyscy jadą? Dlatego, żeby to inni mnie wyprzedzali, szczególnie osobówki w mieście. Teraz jak już wjedziemy na główny interstate, którym już się będę wyciskał poza miasto, no to już tam przypierdolę na 70 ponad, nie? Czyli to już będzie 110 km na godzinę. Kiedyś oglądałem takie fajne, ciekawe porównanie, ile pali ciężarówka w Stanach, ile pali europejska i bla bla bla, jak to są europejskie ekonomiczne. Tak, tylko że europejska jedzie, drodzy Państwo, niecałe 55 mil na godzinę. W Stanach ciężarówka leci 75 mil na godzinę, w porywach do 85, jak lecimy na przykład na West Coast. I teraz w Europie ciężarówka jedzie 7 czy 8 godzin i z trudem wyciska te 85 km na godzinę, czyli niecałe 55 mil na godzinę. A ja wrzucam na cruza i lecę 80-85 mil, dokładnie 11 godzin. Więc różnice są kolosalne.
zupełnie inna forma pracy. Zupełnie inne przebiegi tu się robi. Zatem porównywanie jednego do drugiego to jest fajne, jest ciekawe, bo można zobaczyć różnice. Ale tak jeden do jednego stroniłbym od takich porównań i uczulam. Bo to nie o to chodzi zupełnie, chodzi o to, żeby przedstawić różnice. Bo tu nie ma ani zalet, ani wad, ani w jednym, ani w drugim. Znaczy można sobie, załóżmy, indywidualnie dopasować, co się lubi. Ja na przykład tak oglądam te europejskie wasze ciężarówki, one są malusie. Ja nie wiem, jak tam ludzie mogą w tym funkcjonować przez dłuższy czas. Ja mam jedną z takich klasycznych ciężarówek, czyli większych. Od cholery miejsca na wszystko. Nawet przenośny kibel mam schowany. I powiem wam, że jest ok. Kilka dni można spokojnie wyprzedzać, wytrzymać. Są ludzie, którzy siedzą w takich ciężarówkach. No wiadomo, no każdy pracuje inaczej. No ja osobiście się do tego nie nadaję. W tej chwili jestem na noc, zostaję w ciężarówce tylko na jedną noc. A robię, uwaga, 550 do 600 mil, czyli jakieś 1000 km. Robię w jedną stronę i wracam 1000 km. Jadę dzisiaj do Buffalo. Buffalo, czyli okolice wodospadu Niagara. Dokładnie tak ujmując. Naturalnie na turystykę czasu nie mam, bo sobie tak sobie układam robotę i ładunki. Szukam, tak sam szukam, żeby jak najmniej takiego mieć, wiecie, takiego okresu, w którym po prostu siedzę na dupie i nic nie robię. Siedzieć w ciężarówce, to ja wam powiem, wolę w domu sobie posiedzieć, nie? Jeżeli mam być z wami szczery. Dobra, ciekawi mnie, jak to mówię wyjdzie, jak to się nagra. Najbardziej mnie ten dźwięk interesuje. Mam w tej chwili nagrane 11 minut, mam tu podgląd na telefonie, włączyłem sobie, co ta kamerka robi. Ona jest w tej chwili podłączona, sam moduł kamery jest bez modułu baterii, więc ona wytrzymuje 20 parę minut chyba w 4K, ale będę mógł sobie zobaczyć, co się dzieje. No i właśnie w tym momencie, na tym zakręcie, niestety, ale już hamujemy i bijemy się, słuchajcie, od razu na prawy pas. Ja nie lubię, wiecie co, zobaczycie tutaj taką przygodę. Nie wiem, czy bateria mi jeszcze wytrzyma i czy będę nagrywał. Zanim dojedziemy, ten kawałek musimy pokonać, żeby wbić się na Highway 294. Ale do czego zmierzam? Chcę wam pokazać, ja na przykład biorę zawsze prawy pas i już jadę do tego exitu. A teraz zobaczycie idiotów, jak skaczą z lewego na prawy, albo będą jechali lewym środkowym pasem prawie do samego exitu, po to, żeby się wpierdolić po prostu przede mnie i zaoszczędzić 30 sekund. Dowcip polega na tym, że on zaoszczędzi 30 sekund, a my wszyscy stracimy 2 minuty. Ale jak to mówią, głupich nie sieją, głupi się rodzą, każdy próbuje być cwaniakiem, tak jak tamten pojechał, widać, prawym poboczem i on tam, bo on zaoszczędzi, ziemi, nawet nie zaoszczędzi minuty. Także jest to ciekawa historia. Słuchajcie, może ja bym sobie tutaj firankę lekko tak podciągnął, żeby mnie tu nie widzieli za bardzo. O i teraz kurde, nie będę, wiecie, nie chcę się czuć jak jakiś stożek, nie? Zobaczmy gościu z kamerą przykręconą do czoła, no ty, upośledzony, halina nowej iPhone'a, nagramy go. Także kawusie mam. Wasze zdrowie. No, irytuje mnie ten dźwięk, no ale no trudno. A więc tak, mamy, że tak powiem, steróweczkę naszą, czyli stanowisko operatora koparki. Druga sprawa, mamy urządzenie pod tytułem fajny tablecik ze wszystkim, z muzyczką Fafira, Fafafa i tak dalej. Telefonik, wiadomo, no to no nie da rady inaczej w tych czasach. Tego mamy do wszystkich innych spraw, które ten nie obsłuży. Jakaś tam lodóweczka, miejsca, lewareczek, 13 biegów do przodu. Oczywiście mam nadzieję, że teraz, jak mamy taką kamerkę, to będziemy troszkę więcej materiału nagrywać i będziemy przerabiać tematykę pod tytułem, jak to wszystko działa, dlaczego nie używa się sprzęgła podczas jazdy, mimo to, że skrzynia biegów. O, widzicie, jak nie wcelujesz idealnie z obrotami, to po prostu biegu nie wrzucisz. Zaznaczam, że to jest skrzynia biegów, która nie ma synchronizacji. Czyli innymi słowy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się zmienia biegi w takiej ciężarówce, w amerykańskiej, w manualu oczywiście, to musicie tak.
ruszyć sobie normalnie swoim samochodem osobowym, a potem bez sprzęgła zmieniać biegi. Przy czym tu nie ma synchronizacji, a wy macie synchronizację, czyli wam i tak będzie łatwiej zmieniać biegi niż mi. Czy mnie? Mi, dobrze mówię, mi. Takie są mniej więcej fakty, drodzy Państwo. Zatem skrzynia, dlatego tylu kierowców, czy pojechaczy, nazwijmy to, czy kierowców, rezygnuje i chce automatyczne skrzynie biegów, ponieważ no tym raz, że trzeba umieć jeździć, a dwa, nawet mi po tylu latach jazdy zdarza się, że idzie zgrzyt na koła po prostu, bo niestety nie trafię niekiedy, szczególnie jak człowiek jest zmęczony. Teraz o, widzicie, delikatnie sobie wbiłem. Uwaga. I wszystko jest bez sprzęgła. Lewa noga sobie odpoczywa gdzieś tam. O, teraz delikatnie takie dziabnięcie było. No są tak mało istotne dziabnięcia. Znaczy pamiętajcie, im bardziej człowiek się stara, tym więcej zgrzytów zrobi. Także to też tak działa, że na świadomość, nie wiem, tak to wygląda. Także w tej chwili możecie przeżyć ze mną ten cały tutaj delikatny trafik, który jakoś tam w miarę idzie. I zaraz podładuję sobie kamereczkę i zobaczymy co dalej, ale najpierw sprawdzę jak to się nagrało. Mamy 16 minut, jak na testowy materiał, myślę, że w tym momencie wystarczy. Wrzucam to i słuchajcie, ciekawe mnie wasze opinie, jakieś pomysły i ciekawi mnie, czy wam się coś takiego spodoba, bo naprawdę mi to specjalnie nie przeszkadza. No już trudno, no będę wyglądał jak idiota jeszcze bardziej niż wyglądam, no z tą telewizją na głowie, ale przynajmniej może będzie jakaś to fajna rozrywka, jakaś forma zupełnie inna. Dźwięk mnie interesuje i teraz dokładnie to sprawdzam, także wrzucam wam, czekam na wasze opinie, komentarze, dajcie mi znać jakieś fajne pomysły na montowanie kamerki, gdzie, co i jak. Mam ze sobą tą DJI Action 2. Mam ze sobą 360, wziąłem, mam ze sobą jakąś tam starszą GoPro, która również nagrywa w 4K. Mam trochę uchwytów, ale bardziej mi ciekawi, czy dajcie jakiś pomysł, gdzie byście chcieli, żeby kamera była zamontowana. Jakieś takie ciekawe ujęcie może. Może któryś z was ma jakąś fajną wizję i byśmy ją wykorzystali. Także jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że tego typu ujęcie z dekla część pierwsza się przyjmie. Dzięki i pozdrawiam.